Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Po 2 tygodniach wracamy do błogosławieństw. W związku z tym przypomnę, jesteśmy w Ewangelii Mateusza, w 5 rozdziale, w kazaniu na górze, sam początek. Pan Jezus siedzi na górze, siedzi trochę podobny do Mojżesza, mówi o Nowym Przymierzu, mówi o tym, co w tym Nowym Przymierzu jest najważniejsze. I mówi o pewnym procesie duchowym, o pewnych cechach ludzi, którzy w tym Nowym Przymierzu uczestniczą. Wydaje mi się, że błędem jest traktować te błogosławieństwa z osobna, tak jakby były pewną, jakby każde z tych błogosławieństw opisywało inną grupę. To raczej jest wiele opisów tej samej grupy, którzy właśnie są Chrystusowi, którzy słuchają słów Chrystusa, w których działa Duch Święty, którzy uczestniczą w tym Królestwie Bożym, które inauguruje służba Chrystusa, i właśnie myślę, że w taki sposób powinniśmy na to patrzeć. I powiedzieliśmy sobie o ubogich w duchu, o tym, że ich właśnie jest Królestwo Niebios, o tych, którzy się smucą, którzy będą pocieszeni, o tych, którzy są cisi, bo oni posiądą ziemię, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, i o tym, że będą nasyceni, i o tym, że miłosierni dostąpią miłosierdzia. I chciałbym dzisiaj powiedzieć o czystym sercu. To jest kolejne błogosławieństwo, werset 8. Błogosławieni czystego serca. I może dzisiaj nie będę mówić o obietnicy, jaką dostają od Boga, ale chciałbym powiedzieć o tym czystym sercu. Mam wrażenie, że czyste serce bardzo często nam się kojarzy z takim, z czymś, co nie jest związane z naszym życiem. To znaczy, że człowiek po prostu tak się sprawdza, ma taką jakąś duchową wnikliwość, przenikliwość, wyznaje grzechy i to czyste serce się pojawia. Myślę, że to się trochę wiąże na pewno z praktyką wyznawania grzechów czy spowiedzi w Kościele rzymskokatolickim, ale również w kościołach ewangelikalnych, kiedy przystępujemy do stołu pańskiego, no to wiemy, że musimy się gdzieś tam właśnie te grzechy wyznać Bogu. Natomiast wydaje mi się, że trochę zbyt duży akcent kładziemy właśnie na tym, że to czyste serce to jest po prostu jakiś efekt tego, że po prostu wyznajemy grzechy i jest to coś, co jest tylko bezpośrednio między nami a Bogiem. I w zasadzie na tym się sprawa kończy. I wydaje mi się, kiedy zwróćcie uwagę, kiedy patrzymy na ten proces działania łaski w sercu grzesznika, który należy do Nowego Przymierza, który jest opisany właśnie w tym 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, to zwróćcie uwagę, że to czyste serce nie pojawia się po prostu po tym, kiedy ktoś stwierdza to ubóstwo duchowe i ten smutek się pojawia, i ta cichość się pojawia, albo nawet i łaknienie i pragnienie sprawiedliwości się pojawia, ale zwróćcie uwagę, że to czyste serce się pojawia już po pewnym działaniu, po tym, że jesteśmy miłosierni, że jesteśmy miłosierni. Innymi słowy, czyste serce się pojawia nie tylko skutkiem tego, że je oczyściłem przed Bogiem, ale myślę, że czyste serce się pojawia również skutkiem tego, że moje życie zaczyna się wypełniać Bożą treścią. Innymi słowy, czyste serce jest skutkiem nie tylko, chociaż również, zgoda, tego oczyszczenia, które dokonuje się we mnie dzięki dostępnej dla mnie łasce przebaczenia w Jezusie Chrystusie, dzięki temu, że mogę przyjść, mogę przeprosić, mogę wyznać, mogę nazwać rzeczywistość w Boży sposób, mogę grzech nazwać grzechem i powinienem to czynić. To wszystko jest jak najbardziej czymś właściwym i słusznym. I myślę, że może warto to podkreślić, że nie da rady mieć czystego serca bez nazywania rzeczywistości w zgodzie z Bogiem. To jest niemożliwe. Ale to, co chciałbym powiedzieć, to chciałbym powiedzieć, że to czyste serce się pojawia po prostu wtedy, kiedy zaczynajmy żyć dla Boga. Kiedy faktycznie to nasze życie zaczyna być Bożym życiem. A jak to się dzieje, że zaczyna być Bożym życiem? Jak to się dzieje, że zaczynamy żyć dla Boga? Trochę o tym mówiłem, zresztą mówiłem w różnych sytuacjach, też w cyklu o uświęceniu, które polecam przy okazji. Ale myślę sobie, że generalnie pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy prosić Boga o prowadzenie, kiedy mówimy: Panie Boże, poprowadź mi, pokaż mi, do czego jestem powołany, co chcesz uczynić z moim życiem, jak to Królestwo Twoje ma w moim życiu wyglądać, jak ma przychodzić. Jak chcesz mnie użyć? Jak mam być poprowadzony?
jak mam służyć w swoim kościele, jak mam służyć przez swoją pracę, jak mam służyć w rodzinie, jak, po co to wszystko, jakie masz zadanie dla mnie. I myślę sobie, że w tym momencie, kiedy właśnie to miłosierdzie staje się treścią naszego życia, to pewna służba Królestwu Bożemu tu na ziemi zaczyna wypełniać moje życie, zaczyna się stawać pewnym zadaniem, które przyjmuję, które po prostu zaczyna mnie pochłaniać, które zaczyna mnie interesować, w którym wkładam swoje serce, wkładam swój czas, wkładam swój wysiłek, swoje fundusze oczywiście też. No to w tym momencie rzeczywiście, kiedy również wyznaję swoje grzechy, można powiedzieć, że w tym momencie dzieją się dwie rzeczy. Z jednej strony to, co złe, jakby dzięki łasce Bożej, dzięki przebaczeniu w Chrystusie staje się nieważne. On zapłacił na krzyżu, ale jednocześnie dzięki Duchowi Świętemu i temu, że, no, że szukamy woli Ojca, że tak jak Chrystus naśladujemy Go w posłuszeństwie woli Ojca, no to nasze życie w tym momencie rzeczywiście staje się czymś nowym. I stając się czymś nowym, a jednocześnie wyzbywając się tego zła, tego starego, no to to serce zaczyna działać tak, jak powinno. No po prostu jest oddane. Ono po prostu rzeczywiście w tym momencie działa tak, jak powinno działać. A więc nie tylko biernie jest oczyszczane, ale również aktywnie bije, aktywnie pulsuje dla tego, co Bogu się podoba, dla tego, co właściwe, dla tego, co przynosi Ojcu chwałę i dla tego, co jest naszym praktycznym naśladowaniem Chrystusa przez posłuszeństwo woli Ojca. Także życzę nam wszystkim, żebyśmy byli ludźmi czystego serca, nie tylko skupionymi na wyznawaniu grzechów, ale również na swoim powołaniu, na odkrywaniu tego powołania i na realizowaniu tego powołania w naszym życiu. Wtedy to czyste serce się pojawi. Czyste nie dlatego, że jest zupełnie bezgrzeszne, ale czyste dlatego, że żyjemy dla Ojca i że potrafimy i robimy to, wyznajemy swoje grzechy ze względu na Bożą prawdę, na Boże Słowo i ze względu na ofiarę Chrystusa. Życzę nam takiego serca, Tobie, mi, dziś. Wyznaj swoje grzechy i żyj dzisiaj dla Boga i miej czyste serce. Panie, dziękujemy Ci, że to jest możliwe, pomimo naszych grzechów i upadków. W Twoim Królestwie możemy mieć czyste serce. Bądź, Panie, za to uwielbiony. Z Bogiem i do zobaczenia.